Tytuł prezentacji jest Fruit of the Loom, jak kolega dobrze rozszyfrował. Prezentacja będzie na temat projektu, który się toczy w przestrzeni OpenJDK i nazywa się Loom i którego celem jest wdrożenie nowego modelu wielowątkowości dla Javy. No i oczywiście no, tytuł nawiązuje Fruit of the Loom, to ma być o owocach tego projektu i zobaczymy w praktyce, czym jest ten nowy model wielowątkowości, czym są tak naprawdę te nowe lekkie wątki, które ten projekt chce wdrożyć do platformy. Słychać mnie dobrze z tyłu, jeszcze tylko się upewnię. Także w sumie ostatnio oglądałem prezentację jakąś z DevOxa na temat robienia prezentacji i było napisane, żeby nie skupiać się na slajdzie o sobie, także dodam tylko, że nazywam się Arek Gasiński, jestem w zasadzie Java developerem, tym zajmuję się przez większość czasu. I to na tyle. Tutaj o firmie już było, także te slajdy pominiemy. I zaczniemy od takiego krótkiego podsumowania tego, czym jest projekt Loom. No w sumie on już toczy się od dłuższego czasu, ma już ponad 2 lata. I tak jak wspomniałem, jego golem jest wdrożenie nowego modelu wielowątkowości w Javie i jakby chce to zrobić poprzez wdrożenie dodanie i do języka, i do wirtualnej maszyny nowych bytów, o których będzie w dalszej części prezentacji. Ja teraz też trochę będę improwizował. Wcześniej, jak robiłem te prezentacje, to jakby zaczynałem właśnie od tych wszystkich slajdów, od tej całej teorii, ludzie zasypiali i potem dopiero jak na końcu było jakieś demo, to się ożywiali, więc jednak będę starał się więcej w kodzie siedzieć, żebyście nie usnęli albo nie powychodzili i pouciekali stąd. Ważna rzecz, jakbyście chcieli się potem, po tej prezentacji mam nadzieję, że was na tyle zainteresuje tematem, że będziecie potem chcieli zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, więc jest repozytorium tego projektu dostępne już na GitHubie i powoli teraz cały development Javy, OpenJDK-a się przenosi z repozytoriów merkurialowych do GitHuba. Projekt Loom był jednym z pierwszych projektów, które na tym GitHubie wylądowały, więc teraz dużo prościej jest śledzić zmiany, które się w ramach tego projektu dzieją. Jest też lista mailingowa i też polecam, jak naprawdę jesteście zainteresowani tym projektem albo dowolnym innym projektem, który się toczy w przestrzeni OpenJDK, żeby się zasubskrybować. Jest masa ciekawych dyskusji i ja też sam zadaję wiele pytań, jak mam jakieś wątpliwości i naprawdę czy to autorzy projektu, czy osoby takie jak Brian Goetz, jak trochę śledzicie wielowątkowość w Javie, to jest autor jakby chyba najbardziej popularnej książki, takiej Biblii o wielowątkowości Java Concurrency in Practice, więc nawet takie osoby jak Brian Goetz odpisują w tej liście na pytania i to jest naprawdę fajne, naprawdę dużo można wynieść nawet ze śledzenia tego, co się dzieje w ramach tych list mailingowych. Są dostępne pierwsze Early Access Buildy, aczkolwiek ta wersja, która teraz jest, została zbudowana 25 lipca i od tego czasu się bardzo dużo zmieniło, więc tam nie warto iść, jak chcecie mieć najnowszy build i w sumie teraz będziemy pracować na najświeższym buildzie, jak chcecie mieć wersję Javy z tymi wszystkimi zmianami, musicie sobie sami sklonować repozytorium z GitHuba i sami sobie zbudować, to są 3 czy 4 komendy i macie zbudowanego JDK-a jakby z tymi tutaj konkretnymi zmianami. Tak, no i o agendzie to jakby oryginalnie ona wyglądała tak, że trochę chciałem porozmawiać o wątkach, o ograniczeniach w obecnym modelu wątków w Javie. Potem o bytach, które ten projekt Loom chce dodać do platformy i to są kontynuacje i fibery, które tak naprawdę nazywały się fibrami od początku. Niedawno autorzy projektu stwierdzili, że zmieniają tą nazwę, że jeśli nazwą te nowe, lekkie wątki, które ten projekt chce wprowadzić fibrami, to ludzie będą myśleli, że to jest jakiś nowy byt, nie wiadomo co to jest tak naprawdę, a chodzi mi o to, że to jest jakby nowy, lekki wątek, więc teraz po prostu nazywają to wirtualnymi wątkami, a nie fibrami. Więc takie sprostowanie. Chwilę powiem na temat konceptu, który się nazywa Structured Concurrency. Jest to taki koncept, który teraz jest tak mocno eksplorowany przez różne języki programowania, przez różne platformy, od, nie wiem, C, przez Pythona,
Kotlina, no i oczywiście kończąc na Javie. Także chwilę o tym wspomnę i będzie też demo. I w tym demie będę chciał pokazać, w jaki sposób można dostosować Tomcata do tych nowych, lekkich wątków, tak, żeby zastosować w Tomcacie model przetwarzania requestów na zasadzie thread per request, tylko te requesty będą przetwarzane nie w tradycyjnych wątkach, które są dostępne od Java 1.0, tylko w tych nowych wirtualnych wątkach. No i postaram się pokazać, jaka jest różnica między tymi nowymi wirtualnymi wątkami, a tymi tradycyjnymi. No jak będzie czas, to no zakładam, że będzie tego czasu na pytania trochę, więc... Więc też jak macie jakieś pytania na bieżąco, to zadawajcie. Może zacznę od tego, jakby w sumie jako deweloper Javy, jak chcemy się nauczyć czegoś o wielowątkowości, no to powiedzmy, chcemy się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest ten wątek, z którym coraz mniej pracujemy wprost. No to pierwsze źródło, do którego zwykle sięgamy, to jest JavaDoc. No i ta definicja stamtąd, wątek jest wątkiem, super. Okej, to już wiem wszystko o wątkach. Także dalej ta dokumentacja mówi, że można sobie utworzyć wiele wątków w aplikacji i potem mówi o różnych jakby charakterystyce tych wątków, ale jakby no według mnie nie wyjaśnia, czym tak naprawdę jest wątek. Więc drugim źródłem, do którego zasięgnąłem, była właśnie książka, o której już wspomniałem, Java Concurrency in Practice. No i ta definicja już jest trochę bardziej konkretna, że możemy mieć jakby wiele takich strumieni jakby kontroli wykonania w naszym programie i jakby taki ten program control flow, on może jakby współdzielić pewne zasoby procesu, ale też ma swoje jakieś struktury danych, które są jakby tylko i wyłącznie na użytek tego control flow, tak? Mamy jakiś program counter, który nam wskazuje następną instrukcję do wykonania, mamy jakiś stos, jakieś zmienne lokalne, tego typu rzeczy i to jakby tworzy nasz wątek, trochę bardziej konkretna ta definicja. Aczkolwiek też tak naprawdę no, raczej nie zdradza jakby istoty wątku. Definicja, która mi się najbardziej podoba, pochodzi z jakby proposala tego projektu Loom i została napisana przez twórcę tego proposala, Rona Presslera. I sprowadza się do tego, że mamy po prostu sekwencje instrukcji, które są wykonywane sekwencyjnie, tak? Czyli jakby ten wątek nam reprezentuje właśnie taką sekwencję takich instrukcji wykonywanych jedna po drugiej. I czasami może mieć sytuację, w której instrukcja dana, jak zostanie wykonana, powoduje jakby zawieszenie całego naszego obliczenia, bo czekamy na jakieś I/O, chcemy coś przeczytać z pliku, więc jest ryzyko, że jeśli mamy taką instrukcję, która powoduje jakby zawieszenie naszego obliczenia, no to wtedy jakby ten wątek blokujemy i no jeśli jakby zostanie spełniony warunek, na który to dane obliczenie czeka, no to potem to obliczenie może zostać wznowione. I może tych parę slajdów. Takie podsumowanie, tak naprawdę jakbyśmy chcieli tak w dwóch słowach tak naprawdę zdefiniować, czym jest wątek, to no, na pewno wszyscy z was znają pojęcie context switchu, czyli jakby jest nasze jakieś obliczenie i Może mieć wiele jakby takich równolegle wykonujących się obliczeń i ten kontekst to jest jakby coś, co pozwala nam na uchwycenie stanu naszego obliczenia w danym momencie. I jak chcemy się przełączyć między jednym obliczeniem a drugim, między jedną operacją a drugą, to jeszcze jest taki byt, który nazywamy zwykle schedulerem, który decyduje, że ta operacja w tym momencie powinna zostać zastopowana i inna operacja powinna zostać albo kontynuowana, albo rozpoczęta od początku. I w ten sposób można by scharakteryzować wątek, czyli jako jakiś kontekst, który jakby enkapsuluje stan naszej operacji, która jest wykonywana, plus scheduler, czyli taki byt, który decyduje, kiedy dana operacja jakby zostanie zatrzymana, kiedy inna operacja zostanie
albo wznowiona, albo której rozpoczęcie zostanie wystartowane od początku. I może też właśnie, żeby nie zanudzać Was tą teorią, to trochę się w tym momencie przerzucę do edytora i zacznę od bardzo prostego przykładu. To jeszcze może dodam, że jakby te przykłady, które tutaj Wam prezentuję, są napisane w Kotlinie i tylko dlatego, że uważam, że w ten sposób dużo jakby prościej i czytelniej wyrazić, pokazać na przykładzie dużo zwięźlej można to zrobić. Dlatego postanowiłem w ten sposób to zrobić i żeby dodać trochę backgroundu, tutaj mamy przykład, gdzie mamy zdefiniowaną zmienną, która jest tak naprawdę executor serwisem, który jest takim serwisem, pulą jednowątkową, tak? Executor serwis jednowątkowy. I na początek przykład, żeby zademonstrować różnicę między tymi tradycyjnymi wątkami, a tymi lekkimi wątkami. Jakby na początek mamy taki jednowątkowy thread, pulę jednowątkową i chcemy sobie wykonać w ramach takiej puli, submitujemy jakieś taski. Metoda newSleepTask zwraca nam po prostu runable, który powoduje zatrzymanie danego tasku na tam pokazany tutaj przedział czasu, tak? Czyli jak sobie taki program uruchomię, to widzimy, że w przypadku tradycyjnych wątków jakby wszystkie te operacje wykonują się sekwencyjnie. Czyli widzimy, że jakby submituje pierwszy task zaczyna się wykonywać. Tutaj jest oczywiście wyspecyfikowane, że no śpimy przez 3 sekundy, więc w sumie się nic nie dzieje. Task się budzi, czy tam wątek się budzi po tych 3 sekundach i wtedy ten kolejny task, który jest zasubmitowany, czyli czeka w kolejce tego executor serwisu, jest następnie wykonywany i też idzie spać na 3 sekundy, budzi się po tych 3 sekundach i jakby niezależnie od ilości tasków, które byśmy zasubmitowali do jednowątkowej puli, to wiadomo, że te taski będą wykonywane sekwencyjnie, bo mamy tylko jeden wątek, który te taski może nam wykonywać. Więc jak teraz zakomentuję tą część kodu i odkomentuję tą część kodu i może jeszcze słowo komentarza na temat tego, czym jest Virtual Thread Factory. Jeszcze może wcześniej dodam, że tak naprawdę teraz pracuję, mam tutaj ustawione w projekcie wersję Java, którą JDK, które sam zbudowałem, właśnie pobrałem ze źródła tego projektu Loom. Podążałem za ich instrukcją na temat budowania tego, więc po prostu sobie zbudowałem własną wersję OpenJDK i ustawiłem tutaj w projekcie, żeby ten projekt używał właśnie tej konkretnej wersji. I teraz na temat Virtual Thread Factory. To jest metoda, która zwraca nam tak naprawdę fabrykę wątków. Została dodana w klasie Thread nowa metoda Builder, za pomocą której można sobie zbudować właśnie taką fabrykę wątków i można wyspecyfikować, czy chce się, żeby ta fabryka produkowała nasze wątki takie tradycyjne, czy też chcemy mieć lekkie, wirtualne wątki. To można jeszcze jakieś dodatkowe, jakby dodatkową konfigurację wyspecyfikować w czasie budowania tej fabryki wątków. Z naszego punktu widzenia ważna jest metoda scheduler i w ten sposób mówimy tej fabryce wątków, że ona ma korzystać z podanego executor serwisu jako schedulera wątków, czy tak naprawdę tych lekkich wątków, czy tak naprawdę no tasków, które tam submitujemy potem. Więc tyle na temat tej metody i wrócimy tutaj, czyli sobie tworzę, w dalszym ciągu korzystamy z jednowątkowego executor serwisu. Tworzymy sobie tą fabrykę wątków, która jakby korzysta pod spodem z tego executor serwisu i startujemy nowe wirtualne wątki. I zaraz, mam nadzieję, będzie widać różnicę. Czyli już teraz widzimy na start, że w przeciwieństwie do pierwszego uruchomienia programu, okej, tutaj
nie wiem dlaczego, aż na 30 sekund to uśpiłem, tu trochę jednak zmniejszę. I jeszcze raz uruchomię. Ale od razu widać, że tak naprawdę od razu uruchomione są dwa wątki. Czyli pod spodem korzystamy z executor serwisu, który ma do dyspozycji tylko jeden wątek systemu operacyjnego. Submitujemy dwa taski i widzimy, że od razu te dwa taski zaczynają się wykonywać. Każdy z tych tasków oczywiście idzie spać na tam parę sekund, więc no jakby po tych paru sekundach działanie programu się wznawia. I teraz tak naprawdę jakbyśmy tutaj jeszcze, nie wiem, no kolejne taski zaczęli submitować, na przykład nie wiem, dlaczego nie działa. OK. New thread. I tutaj sobie na przykład new print task. Nie wiem, dlaczego to tak nie chce działać do końca dobrze. OK. I sobie logjoke wypiszemy. I uruchomimy ten program. OK. Oczywiście jeszcze wypadałoby dodać tutaj w tym przypadku metodę start. OK. I widzimy, że wszystkie taski od razu zaczynają się wykonywać. I jeszcze, żeby może pokazać, że nie oszukuję, tu sobie dodamy jakiegoś time unita. Seconds. No, coś to. I powiedzmy sobie na chwilę, na 30 sekund zatrzymamy wykonywanie programu i to, co zrobię, to odpalę tutaj. Przełączę się do Visual VM-a. Tutaj jest nasz proces, który się teraz wykonuje. Możemy sobie go zobaczyć i jak przejdziemy do wątków, no musimy chwilkę teraz poczekać, aż te taski zaczną być submitowane do tego executor serwisu. I zobaczymy, że tak naprawdę tutaj w dalszym ciągu będzie widoczny jeden wątek. Seconds, dobra. OK, pojawiły się dwa wątki. Jeden się nazywa pull one, thread one i to jest ten wątek, który dostarcza nam ten executor service, który sobie wcześniej utworzyliśmy jednowątkowy, tak? I jest jeszcze wątek Fiber Unparker, o nim jakby za chwilę. Ale widzimy, że mamy jednowątkowy executor service, submitujemy do niego taski, które teoretycznie no, powinny, każdy task zasubmitowany, który rozpoczyna wykonanie, powinien oczywiście, no, zabiera nam ten jeden wątek, który mamy dostępny. A tutaj to wygląda tak, że mimo wszystko, wszystkie taski zaczynają się wykonywać od razu. I teraz jakby gdzie tu jest ten cały pies pogrzebany? Może chwilę wrócę do prezentacji i tak, no jeśli chodzi może pokrótce o tym, jak już wiemy mniej więcej, czym jest wątek, czyli jakby pozwala nam na uchwycenie jakby tego kontekstu, w którym się jakaś operacja wykonuje, plus mamy jeszcze jakiś byt, który pozwala nam się na przełączanie między tymi kontekstami, czyli mamy x tych operacji wykonywanych jednocześnie i ten scheduler właśnie jakby decyduje o tym, kiedy dana operacja się wykona. To jakbyśmy chcieli zacząć implementować wątki, to w sumie mamy tak naprawdę dwie możliwości. Jedna taka bardzo niskopoziomowa, możemy sobie zaimplementować wątki w samym kernelu systemu operacyjnego, ale to już jest naprawdę bardzo niskopoziomowo i na ten temat nie będę mówił. A druga opcja jest taka, że możemy sobie też zaimplementować tak zwane user level threads, czyli wątki, które działają w przestrzeni użytkownika w systemie operacyjnym. I tutaj jakby taką główną zaletą implementacji wątków w przestrzeni użytkownika jest to, że nie potrzebujemy przełączać się pomiędzy przestrzenią użytkownika a kernelem, jeśli chcemy, powiedzmy na przykład, przełączyć się z jednej operacji na drugą. I jest kilka modeli, jeśli chodzi o implementowanie wątków w przestrzeni użytkownika. I te modele, jak nie wiem, korzystaliście z jakiegoś frameworku,
ORM-owego, no to jakby te nazwy są tutaj wam znane. To jest many-to-one, one-to-one, many-to-many. Jest jeszcze taki hybrydowy, dwupoziomowy model. I tutaj idea jest taka, że tak naprawdę, żeby zaimplementować wątek w przestrzeni użytkownika, ten wątek, żeby miał dostęp do procesora, no to i tak musimy się przełączyć do przestrzeni, do kernel space, bo tylko jakby kod działający jakby w przestrzeni kernela ma dostęp do procesora. Więc tutaj tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób mapować wątek, który sobie działa, czy jest zaimplementowany w przestrzeni użytkownika, na ten wątek systemu operacyjnego, wątek kernelowy, który ma dostęp do procesora. No i ten model many to one polega na tym, że mamy udostępniony, czy nasz proces ma udostępniony jeden wątek kernelowy i na ten jeden wątek kernelowy możemy sobie no jakby mapować x wątków działających w przestrzeni użytkownika. I w sumie jako ciekawostka, w ten sposób, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy zielone wątki. Było coś takiego jak Green Threads. Dawno, dawno. To była implementacja bodajże dla Solarisa w wersji chyba 1.2 Java, jeśli mnie pamięć nie myli, i tam właśnie przez to, że kernel czy procesy w kernelu były jednowątkowe, a trzeba było tą wielowątkowość w Java zaimplementować jakoś, ponieważ Java jakby z natury była wielowątkowa, to właśnie to było zaimplementowane w taki sposób, że te wątki jako zielone wątki zostały zaimplementowane w przestrzeni użytkownika i były multipleksowane na jednym wątku systemu operacyjnego. Jest też model 1:1, czyli tworzymy sobie wątek w przestrzeni użytkownika i mapujemy ten wątek na wątek kernelowy. I to jest to, w jaki sposób Java, obecna wersja Java, implementuje swoje wątki, czyli za każdym razem, kiedy tworzymy wątek, kiedy startujemy wątek, tak naprawdę wirtualna maszyna za nas alokuje wątek systemu operacyjnego i w tym wątku jest wykonywana nasza, powiedzmy, metoda runable, który dostarczamy jako ta operacja do wykonania przez wątek. Kolejnym modelem to jest wiele do wielu, many to many, czyli możemy mieć wiele wątków działających w przestrzeni użytkownika, która jest mapowana czy multipleksowana na taką samą lub mniejszą liczbę wątków systemu operacyjnego. I od razu zdradzę, że to jest to podejście, które zostało zastosowane w projekcie Loom. Czyli idea jest taka, że będziemy mogli mieć bardzo dużą liczbę takich lekkich, wirtualnych wątków, które są zarządzane przez wirtualną maszynę. Te wątki jakby są przez wirtualną maszynę tworzone. Tworzone, ogólnie zarządzane, cały scheduling się dzieje w wirtualnej maszynie. System operacyjny w ogóle nie ma pojęcia o tym, że tych wątków tyle istnieje w wirtualnej maszynie. On wie tylko o tych wątkach, które jakby na które pod spodem te lekkie wątki są mapowane. No, oczywiście też jest ten model hybrydowy, gdzie możemy, powiedzmy, mieć pulę wątków, na którą mapujemy, pulę wątków systemu operacyjnego, na którą mapujemy jakąś pulę wątków tych lekkich, działających w przestrzeni użytkownika, i też możemy mieć dedykowane mapowanie takiego lekkiego wątku, czy wątku działającego w przestrzeni użytkownika bezpośrednio na dedykowany wątek systemu operacyjnego. Tak, no i o ograniczeniach obecnego modelu wątków w Javie. Tak naprawdę większość z nich wynika z tego zastosowanego mapowania wątków w wirtualnej maszynie, tak naprawdę na wątki systemu operacyjnego, tego mapowania 1:1, tak? Czyli że zresztą sami przed chwilą widzieliśmy na przykładzie, że mieliśmy jednowątkową pulę, submitowaliśmy do tej puli taski. W momencie, kiedy te taski się blokowały, to one tak naprawdę nie sam task się blokował, a blokował się też jakby wykonawca tego tasku, czyli tak jakby pracownik, tak? Czyli w sumie jakby jakąś taką analogię z życia wziąć, to powiedzmy, że pracuję w jakiejś firmie i na przykład wysyłam jakiegoś maila, klikamy enter, mail się wysłał, a my nic innego nie robimy, dopóki na przykład nie dostaniemy odpowiedzi na tego maila. No to jest jakby bardzo nieefektywne podejście do pracy, tak? Czyli jakby my, jakby wykonując task, który się blokuje, no, nie blokuje się sam task, samo zadanie, blokuje się też wykonawca tego tasku,
co jest bardzo nieekonomiczne, że tak powiem. Oczywiście też istnieje, i to jest jakby bezpośrednia pochodna tego zastosowanego mapowania właśnie wątków w Javie na wątki systemu operacyjnego. Wiemy dobrze, że no możemy, nie wiem, swobodnie utworzyć kilka tysięcy wątków w ramach jednego procesu wirtualnej maszyny. Oczywiście jest jakiś górny limit, bo tworząc wątek systemu operacyjnego domyślnie alokujemy w większości systemów teraz ten 1 megabajt na 100 z tego wątku, plus są jakieś dodatkowe zasoby alokowane na jakieś metadane powiązane z tym wątkiem, więc no jest ograniczenie co do ilości wątków, które możemy utworzyć i jakby konsekwencją tego jest to, że jak pracujemy nad jakąś aplikacją, nad jakimś systemem i chcemy móc zdefiniować, czy mamy zadanie zdefiniowania pojemności danego systemu, tak? Na przykład ile requestów na sekundę jest w stanie obsłużyć nasza aplikacja, no to nie możemy jakby przełożyć jeden do jednego liczba requestów, które przychodzi na liczbę wątków, które mamy, no bo jak chcemy obsłużyć milionów requestów, wiadomo, że nie będziemy w stanie w ramach jednego procesu utrzymać czy utworzyć milion wątków, bo to po prostu nie będzie możliwe ze względu na to, ile zasobów systemu operacyjnego takie wątki zajmują. Czyli no, tutaj jest ten punkt, że jakby nie możemy sobie mapować naszej domenowej jednostki współbieżności na naszą software'ową jednostkę współbieżności. Tą software'ową są wątki, tą domenową no zwykle są albo requesty na sekundę, albo ilość użytkowników, które jedna instancja naszej wirtualnej maszyny powinna być w stanie obsłużyć. I oczywiście im więcej takich wątków javowych, tradycyjnych zaczynamy tworzyć i one alokują te wątki systemu operacyjnego, w pewnym momencie po prostu dużo więcej czasu i wysiłku procesor poświęca na przełączanie się między tymi wątkami zamiast na wykonywanie naszych zadań, co też jest mało efektywne. I tak jak już wspomniałem, no blokowanie jakby jakiegoś zadania powoduje zablokowanie całego wątku. Tu jeszcze taki humorystyczny przykład, jak to wygląda. Mamy naszą sekcję krytyczną, tak, powiedzmy, możemy myśleć jako jakiś synchronized block. Mamy wątek, który jakby obecnie wykonuje się w tej krytycznej sekcji, no i mamy nasz wait set, tak, i w takich przypadkach, jak jak ileś, powiedzmy, takich robotników chce wykonać to jakieś konkretne zadanie i w danym momencie jeden robotnik to zadanie wykonuje, no to jakby inni robotnicy, jak chcą to wykonać, muszą po prostu czekać w obecnej wersji. No to też jakby trochę odzwierciedla to, w jaki sposób, powiedzmy, implementujemy, może trochę przejaskrawiony przykład, ale tak to wygląda. Na ten temat może nie będę się rozwodził. No, teraz tak naprawdę odpowiedzią w tym momencie na te ograniczenia jest wszechobecny async, czy reactive programming. W tej dziedzinie nie jestem ekspertem, więc też nie chcę za dużo czasu na ten temat poświęcać i odsyłam was do dobrej prezentacji Tomka Nurkiewicza na temat asynka. On w tej prezentacji chyba definiuje coś takiego jak Netflix Point, czyli twierdzi, że organizacje, które jakby musi być odpowiednia skala, jakby, która uzasadnia przełączanie się jakby korzystanie z asynka czy z reaktywnego programowania, bo jakby koszt wejścia zawsze jakiś jest i jak mamy jakiś obecny system i chcemy go zmigrować, czy to do jakiegoś reaktywnego frameworka, czy nawet do jakiegoś asynchronicznego frameworku, no jest ileś pracy, którą trzeba wykonać. Wprowadzamy też sztuczne byty w stylu Mono, Flux, które jakby trochę, no, że tak jak Tomek przynajmniej twierdzi, zaśmiecają nasze API. W sumie się z tym akurat zgadzam. Plus pojawiają się oczywiście masa różnych problemów. To nie jest tak, że tylko jak chcemy jakby przesiąść się na ten framework reaktywny, to tylko musimy nasz kod zmigrować. Jak już coś nie działa tak, jak powinno, to są jakby różnego rodzaju problemy, między innymi debugowanie takich asynchronicznych frameworków jest dużo trudniejsze niż w przypadku takich tradycyjnych jakby aplikacji, powiedzmy, no, zwykłych serwletów na przykład.
No i w tym jakby celem projektu Loom właśnie jest to, żeby być odpowiedzią na te wyzwania, czyli że tutaj autorzy sobie takiego sloganu używają: code like sync, run like async. Czyli tak naprawdę celem jest to, że my jako deweloperzy dalej będziemy pisali kod taki synchroniczny, blokujący, sekwencyjny, a to już jakby sam runtime, wirtualna maszyna Java będzie dbała o to, żeby wszystkie operacje blokujące nie blokowały tak naprawdę wątków, w którym się ta operacja wykonuje, tylko żeby blokowały task. Jeśli task dany się nie może wykonać, to ten task jest po prostu blokowany, a sam wątek może być użyty poprzez inny do wykonania w tym samym czasie jakiegoś innego zadania. I teraz, żeby osiągnąć ten cel, to tak jak wspominałem na początku, autorzy pragną dodać, w zasadzie już dodali, tylko teraz jakby to jest jakby w dalszym ciągu prototyp i to API cały czas jeszcze ewoluuje, ale zostały dodane w sumie dwa główne byty, które no, że tak powiem, pozwalają na zaimplementowanie wątku w przestrzeni użytkownika i to zupełnie w przestrzeni użytkownika bez żadnego wsparcia z poziomu systemu operacyjnego. Pierwszym z tych bytów jest kontynuacja. I taka kontynuacja, to tak jak też wcześniej wspominałem, mamy ten nasz context switch i kontynuacja jest czymś, co pozwala nam uchwycić kontekst naszej operacji, żeby jeśli taka operacja, powiedzmy, jeśli nasza operacja pojawi się tam instrukcja, która spowoduje zablokowanie tej operacji, to żeby można było uchwycić cały ten kontekst naszej operacji, żeby tą operację gdzieś tam na bok odłożyć, żeby potem można było ją wznowić i kontynuować wykonanie naszej operacji. No i ta nasza operacja, to obliczenie, to jest jakby dostarczamy w postaci znanego wszystkim runable. Tu jeszcze w sumie chyba za szybko. Tak, no i oczywiście jakby taka kontynuacja jakby może się zawiesić i może być potem wznowiona. To może już pokażę na przykładzie. Ogólnie jakby też dodam, że autorzy zaznaczają, że ta kontynuacja jest takim bardzo niskopoziomowym bytem. W większości jest zaimplementowana w samej wirtualnej maszynie. W języku Java jest tylko w zasadzie klasa continuation i klasa continuation scope i są to tylko dwie klasy, które reprezentują to w samym Java Standard Library, a reszta jest zaimplementowana w samej wirtualnej maszynie, także też autorzy twierdzą, że to jest, nawet nie wiedzą, czy to API, które jest teraz, tutaj widzicie prototyp, czy ono w ogóle będzie udostępniona jako publiczna API w standardowej bibliotece, czy to będzie tylko jakiś implementation detail tych wirtualnych wątków, o których więcej będzie jeszcze za chwilę. To może jeszcze tutaj dodam tak, no i są, powiedzmy, na samej górze tutaj, okej, kursora nie widać, ale są dwa konstruktory. Te konstruktory przyjmują coś, co się nazywa continuation scope, o tym za chwilę, no i też mamy jakby nasze runable, które jakby reprezentuje tą operację, która może zawierać sobie instrukcję powodującą zablokowanie wykonania tego runable. I są takie najważniejsze metody run, czyli zaczynamy wykonywać naszą kontynuację. Jest metoda isDone, która mówi, czy nasza kontynuacja została, czyli czy to runable, które przekazujemy w konstruktorze, jakby wykonało się zupełnie, czy też może kontynuacja została zawieszona, bo właśnie napotkaliśmy na blokującą instrukcję. I w takim przypadku isDone zwróci false. I chyba najważniejsza metoda, ona jest, to zwracam na to uwagę, metodą statyczną, metoda yield, która powoduje zatrzymanie się kontynuacji, czy zatrzymanie się tak naprawdę tego runable'a, który się wykonuje w kontekście kontynuacji. I jak widzimy, ta metoda yield jest statyczna, czyli my bezpośrednio nie wołamy jej na jakiejś konkretnej instancji tej klasy continuation, tylko wołamy ją bezpośrednio w klasie continuation, przekazując argument continuation scope i ten continuation scope tak naprawdę oznacza, czy definiuje nam, gdzie, do jakiego jakby miejsca w kodzie wrócimy po zatrzymaniu się tej kontynuacji, czyli jakby
po wywołaniu tej metody yield wracamy do callera, który wykonał, czy rozpoczął wykonywanie kontynuacji w danym scope'ie. W sumie do tego się sprowadza. Bardzo prosty przykład. Tutaj tak naprawdę taki, no, ten przykład, nie wiem na ile on jest obrazowy. No, mamy sobie, tworzymy, można coś takiego zrobić, utworzyć sobie kontynuację, przekazać jakiegoś runnable'a i tutaj w tym runnable'u bezpośrednio wołamy tą metodę yield z tym scope'em, który sobie wcześniej utworzyliśmy. No i jakby flow wygląda mniej więcej tak, że tworzymy sobie taką kontynuację, definiujemy to nasze runnable i zaczynamy jakby po kolei wołać continuation run i za każdym razem, kiedy dojdziemy do wywołania yield, czyli tak zwany yield point, wtedy się ta kontynuacja jakby zatrzymuje, czy wykonywanie zadania w ramach tej kontynuacji się zatrzymuje i zwracamy do miejsca, w którym ostatnio wywołaliśmy metodę run. I no to ten przykład mi się nie podoba o tyle, że my nie będziemy sobie sami definiowali jakichś tasków i w tych taskach będziemy wywoływali metodę yield. To się będzie działo w większości automatycznie w momencie, kiedy właśnie nasze zadanie wykona jakąś operację blokującą. Czyli tak jak widzieliśmy, jak na tym przykładzie, może wrócę do tego, na chwilę wyjdziemy ze slajdów i wrócimy do IDE. Tutaj my submitujemy, mamy naszą jednowątkową pulę, czyli dysponujemy jednym wątkiem systemu operacyjnego i na tym wątku multiplexujemy sobie ileś tych wątków wirtualnych. I submitujemy pierwszy task i ten task napotyka na instrukcję sleep. Sleep jest instrukcją blokującą, domyślnie blokuje nam cały wątek systemu operacyjnego. Ale jeśli nasze zadanie jest wykonywane w kontekście lekkiego wątku, wirtualna maszyna o tym wie i zamiast blokować cały wątek systemu operacyjnego, ona po prostu sama z siebie woła metodę yield. Może zaraz też pokażę w debugerze, jak to się dzieje. Nie wiem, czy jak tutaj odpalę z debugerem, czy to będzie widoczne. Okej, może jeszcze usunę tą instrukcję sleep na początku i mamy klasę continuation i tutaj metodę znajdziemy yield, tak mam breakpointa ustawionego, czyli mogę sobie z tego wyjść, okej, trochę tak będzie prościej. Mamy tego sleepa i jeszcze raz spróbuję sobie z debugerem odpalić to. Tu może spróbuję to copy stack i sobie przejdziemy może do jakiegoś edytorka i sobie wkleję. I tak naprawdę tutaj ładnie widać to, że my jak rozpoczynamy wykonywanie jeszcze może spróbuję to trochę powiększyć. Tu jest 100 z tego wywołania jakby z breakpointu. Punkt wejścia, niech spróbuję znaleźć. Okej, bo to się wszystko wykonuje. Okej, tutaj jest nasz sleep task. I wtedy, kiedy się nasz task wykonuje w kontekście takiego lekkiego wątku, może nawet lepiej będzie to pokazać. Trochę będę skakał. Tu wyjdę z tego i metoda sleep klasy thread. Tutaj widzimy obecną implementację, jakby tą zmienioną, dostosowaną do projektu Loom. Widzimy, że jest metoda getFiber, która jakby zwraca nam jakąś konkretną instancję, jeśli nasze zadanie wykonuje się w kontekście właśnie takiego lekkiego wątku. I widzimy, że jeśli właśnie taka sytuacja ma miejsce, to jest wołana metoda sleep nanos w klasie fiber, czyli ta nazwa fiber jeszcze została jakby w samym kodzie, ona już, no to teoretycznie autorzy już jej nie używają teraz do określenia takiego lekkiego wątku, właśnie używają nazwy wirtualny wątek, aczkolwiek jakby w implementacji jeszcze sama nazwa istnieje. I tutaj widać, że
wołana jest metoda try yield, która tak naprawdę powoduje wywołanie metody yield w klasie kontynuacji, tak? Czyli jakby te lekkie wirtualne wątki, jak się w nich submituje, do nich submituje jakiegoś tasku, one same w sobie jakby korzystają pod spodem z tych kontynuacji, o których wcześniej mówiłem, i rapują ten wykonywany task, właśnie submitują jako to runnable tej kontynuacji. I jeśli tam jest napotkana właśnie jakaś instrukcja blokująca, to oznacza to, że taka kontynuacja jest zatrzymywana i ta kontynuacja właśnie jest odpowiedzialna za uchwycenie tego stanu, tego naszego tasku, tak? Czyli no oczywiście chcemy potem, jeśli ta warunek, który zablokował nam wykonywanie danego tasku już jakby ustąpi, tak? To chcemy, żeby nasz task był wykonywany dalej i właśnie ta kontynuacja służy do tego, żeby uchwycić stan tego naszego tasku i robi to poprzez skopiowanie całego call stacku, który jest w danym momencie zamontowany na stosie wątku systemu operacyjnego na zwykłą stertę javową, tak? Czyli jakby w zasadzie do tego się to sprowadza. Jest wykonywany taki task w kontekście wirtualnego wątku. Ten task wykonuje instrukcję blokującą i zaraz będzie więcej przykładów takich instrukcji blokujących. I wtedy już jakby sama wirtualna maszyna wykrywa, że dany task, dane zadanie jest wykonywane w kontekście lekkiego wątku i zamiast wtedy blokować podległy jakby wątek systemu operacyjnego, na którym w danym momencie jest zamontowany nasz wirtualny wątek, to... Przez mikrofon. Okej. Lepiej teraz? O, dobra, super. Czyli tak, to wykonuje się jakieś zadanie w kontekście lekkiego wątku. W ramach tego zadania jest instrukcja jakaś blokująca, jakaś instrukcja IO, wołamy jakiś web serwis, czytamy coś z pliku, wołamy metodę sleep, próbujemy uzyskać jakiś lock, czyli mamy powiedzmy no, jakiś critical section, tak? Czyli jest ileś jakby sytuacji, w których nasze zadanie może się zablokować. I teraz wirtualna maszyna wie o tym, czy dane zadanie wykonujemy w kontekście tradycyjnego wątku, czy wykonujemy w kontekście takiego lekkiego wirtualnego wątku. Jeśli ono jest wykonywane w kontekście wirtualnego wątku, to wirtualna maszyna jest odpowiedzialna za skopiowanie stosu, który jest obecnie zamontowany na tym wątku systemu operacyjnego na zwykłą stertę javową. I to się dzieje właśnie wszystko za pomocą kontynuacji. Ona pozwala właśnie na uchwycenie tego stosu, skopiowanie stosu z wątku na stertę i w ten sposób możemy sobie zatrzymać nasze zadanie i zwolnić wątek systemu operacyjnego i w tym czasie ten wątek może wykonywać pozostałe inne taski, które czekają w kolejce tasków. Więc może teraz nieco więcej przykładów. Okej, może to spróbujemy, ten nasz debugger. Sekunda. To na razie zatrzymamy i przejdziemy do innego przykładu, czyli widzieliśmy teraz, jak mamy, jakby we wszystkich przykładach będę się posługiwał tą jednowątkową pulą i teraz widzieliśmy jakby przykład sleep, jak to wygląda w przypadku tradycyjnych wątków versus te lekkie wirtualne wątki. Innym przykładem powiedzmy mamy taki, wrócę do presentation mode'a. Tak, czyli w dalszym ciągu mamy jednowątkową pulę i tutaj mamy kolejkę Synchronous Queue, gdzie no, możemy sobie poprzez tą kolejkę przekazywać jakieś informacje pomiędzy ilomaś wątkami. I teraz w przypadku tradycyjnych wątków, czyli po prostu, no teraz tak, może producer tworzy po prostu runnable'a, który używa przekazanej na wejściu kolejki i co
po prostu używa jakiegoś suppliera, który no, produkuje jakieś tam z każdym wywołaniem jakąś tam wartość, tutaj w tym przypadku jakiś randomowy int i zwraca tą wartość i consumer tak naprawdę używa tej samej kolejki i printuje po prostu to, co z kolejki zdjął. I spróbujemy to wykonać w kontekście tradycyjnych wątków. Mamy jednowątkowego producenta, więc tak jak widzimy tutaj po jakimś czasie tak naprawdę ta pula jakby się zamyka. Ale jest tak, że ten nasz jeden wątek zaczyna wykonywać task producera i tak naprawdę ten producer się blokuje na próbie dodania jakiegoś kolejnego elementu do kolejki, a ponieważ nie ma żadnego innego wątku, który by mógł konsumować wiadomości, czy tam te elementy, które do tej kolejki trafiają, no to po prostu jest zablokowany i nasz program po jakimś czasie tutaj no, kończy swoje wykonanie, bo wątek jeden jest zablokowany, wiadomo, że no, jakby nic więcej się nie wykona. I teraz jeszcze raz uruchomimy przykład. No tu może trochę zwiększę ten timeout, po którym jakby cały program się zakończy przez te 10 sekund. Zobaczymy, co się staje, ale już jakby ogólnie wydaje mi się, że dosyć dobrze widać, co się dzieje tak naprawdę. Czyli submitujemy dwa taski. Te taski, każdy z nich się wykonuje w kontekście wirtualnego lekkiego wątku. I w tym przypadku, w momencie, kiedy dany task blokuje się tutaj, tak naprawdę ten task blokuje się na operacji jakiejś, pewnie jest tam pod spodem jakiś Java util concurrent lock, gdzie dany wątek się blokuje i czeka. Producent czeka, no mamy synchronous queue, czyli jakby muszą być dwa wątki, żeby nastąpiło przekazanie wiadomości od producenta do konsumera i tylko w takiej sytuacji jakby następuje przekazanie tego elementu przez tą kolejkę. Widzimy, że to wszystko jakby działa tak naprawdę na jednowątkowym executor serwisie, czyli mamy dostępny jeden wątek systemu operacyjnego, a mimo to jakby program no, wykonuje się, tak? Wiadomości są przekazywane pomiędzy konsumentem i producentem, czyli czyli tak naprawdę no nie blokujemy, nasze taski nie blokują tego podległego wątku systemu operacyjnego. Jest to operacja blokująca, task jest skopiowany na bok, jest uruchamiany na tym wątku systemu operacyjnego inny task w tym samym czasie. Ten task się wykonuje do momentu albo kiedy się skończy, albo kiedy się zablokuje. Wówczas wtedy też wirtualna maszyna jakby wykrywa, że nasze zadanie wykonuje się w kontekście lekkiego wątku i ten cykl się tak powtarza, tak? I no tutaj jest kolejny przykład właśnie jak to wygląda w przypadku takiego producera i konsumera. Możemy tutaj jeszcze zobaczyć dokładnie, jak to wygląda w przypadku locka, czyli tu mamy coś takiego, że te taski, które tutaj teraz będziemy próbować wykonywać, to jest taki new locking task. I ten locking task, jakby run tego runnable wygląda tak, że jest pobierany taki lock w obrębie, jakby task, kiedy jest, znaczy wątek, tak naprawdę, kiedy jest właścicielem tego locku, woła metodę sleep. Czyli jakby teoretycznie no, blokuje ten lock na kilka sekund, tak, i po tym czasie jakby ten lock jest zwalniany. I zobaczmy też, jak to wygląda w przypadku tradycyjnych wątków. Czyli flow operacji jest taki, że no, submitujemy sobie poszczególne taski, tak, dany task, pierwszy task się wykonuje, pobiera nam locka, próbuje pobrać, pobiera, zwalnia. Następny task się wykonuje, też próbuje pobrać tego locka, pobiera, zwalnia i potem kolejny taski, tak jak dalej byśmy submitowali, jakby cały czas będzie ten sam flow, mamy jeden wątek, taski są po prostu wykonywane sekwencyjnie od początku do końca.
I teraz w przypadku lekkich wątków widzimy, że uruchamia się pierwszy wątek, jest próba pobrania, udało mu się pobrać loka, więc, ale on jakby w tym czasie nic nie robi, więc uruchamia się drugi wątek, czyli jakby tam jest wołana metoda sleep, to powoduje jakby zwolnienie, czyli odmontowanie jakby tego taska od wątku systemu operacyjnego. Zaczynamy wykonywać kolejnego taska, ten kolejny task próbuje pobrać lock, który jest zablokowany przez wcześniejszy task, więc ten drugi task też tak naprawdę się zatrzymuje. Nie zajmujemy wątku systemu operacyjnego i wykonujemy nasz trzeci task, który po prostu printuje jakąś wiadomość. Ten task się wykonuje, w międzyczasie jakby ten pierwszy task zwolnił lock, który wcześniej pobrał, więc ten drugi task mógł się wznowić i też dokończyć wykonywanie jakby swojej logiki, cokolwiek my tam w tym tasku umieściliśmy. I tak naprawdę o to, kiedy, no jeśli task się blokuje, no to sama, tak jak mówiłem, wirtualna maszyna jest świadoma tego, że nasz task wykonuje się w kontekście lekkiego wątku, więc to już wirtualna maszyna no dba o to, żeby tą kontynuację, która jest powiązana z tym lekkim wątkiem, żeby ją zildować, czyli żeby skopiować tak naprawdę gdzieś na bok cały stan tego tasku, który się wykonuje. Po czym jest zwalniany wątek systemu operacyjnego. Ten wątek systemu operacyjnego może być wykonywany do wykonania kolejnych zadań. I też pewnie możecie się zastanawiać, jak to się dzieje, że nasz task wznawia wykonanie po jakimś czasie. I tak jak widzieliście w sumie na tym przykładzie tutaj, w przypadku sleepa, tak, to tutaj sytuacja wygląda tak, że wykonujemy jakieś zadanie w kontekście takiego lekkiego wirtualnego wątku, następuje operacja blokująca i w momencie jakby wykonywania znaczy zwalniania jakby tego wątku systemu operacyjnego, to co wirtualna maszyna robi, jeszcze to sobie scheduluje kolejne zadanie, które się wykona w ramach innego wątku. Tutaj w tym przypadku to jest Fiber Unparker, czyli to jest jakby taki dedykowany wątek, który wirtualna maszyna tworzy po to, żeby po tym określonym czasie tego sleepa wznowić wykonywanie tego taska, który został jakby skopiowany na bok tak naprawdę. Tak? Czyli jakby my kopiujemy stan naszego zadania, wirtualna maszyna tworzy w międzyczasie zadanie, uruchamia nowy wątek, który jest odpowiedzialny za to, żeby wznowić wykonywanie tego zadania po upływie jakiegoś czasu. I tak to się dzieje w przypadku, powiedzmy, operacji sleep. W przypadku operacji I/O jest też tworzony inny wątek, który tak naprawdę śledzi w systemie operacyjnym zdarzenia I/O. I w momencie, kiedy nasze zadanie woła sobie jakiś web serwis, zaraz w sumie może to na przykładzie też pokażę. Tutaj co robimy, może też jeszcze pokażę, że na porcie 80 na localhoście mam sobie uruchomiony taki kontener dockerowy, coś takiego jak HTTP bin, nie wiem czy słyszeliście o tym, to jest, można służyć do testowania jakby wywołań różnych HTTP-owych. Ja tutaj korzystam jakby z takiego endpointu, który się nazywa delay i można jakby uderzyć, wykonać jakiś request HTTP do tego endpointu i odpowiedź wróci po czasie zadanym w tym parametrze delay. Więc tak naprawdę tutaj w tym przykładzie wołam sobie ten endpoint i chcę, żeby mi odpowiedź wróciła po 3 sekundach. I teraz wykonanie w kontekście jakby tradycyjnych wątków. W dalszym ciągu mamy pojedynczy oczywiście wątek systemu operacyjnego do naszej dyspozycji. Widzimy, że te taski jakby submitujemy. Jest wywołanie jakby danego endpointu. Ta odpowiedź wraca po 3 sekundach. Wszystko się wykonuje sekwencyjnie. Teraz przełączamy się na lekkie wątki.
I widzimy, że wszystkie taski uruchamiają się jednocześnie i tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, w przypadku metody sleep jest tworzony wątek Fiber Unparker, który jest odpowiedzialny za wznowienie jakby wykonywania zadania. W przypadku operacji I.O. tutaj sobie włamy jakiś web serwis i nasz task czeka na zakończenie się jakiejś operacji I.O. W tym przypadku tworzony jest wątek, który się nazywa Polar i ten wątek właśnie obserwuje sobie zdarzenia I.O., które się dzieją w systemie i jeśli nastąpi, no, zakończy się jakaś operacja I.O., na którą jakby my czekamy, to ten wątek jest odpowiedzialny za to, żeby wznowić wykonywanie jakiegoś tasku, który po prostu czeka na wynik wykonania jakiejś operacji I.O., tak? Czyli tutaj, no, tutaj widzimy, że wszystkie taski się wykonują naraz i potem dostajemy odpowiedzi dużo szybciej. Czyli tak to się ma w przypadku I.O. Ok, teraz jeszcze jeden będzie w sumie taki ciekawy przykład, jakie są ograniczenia takich lekkich wątków. Są w sumie dwa główne, zaraz o tym opowiem, a pokażę najpierw na przykładzie. Czyli wykonujemy podobny przykład, w sumie tylko tutaj próbujemy w ramach naszego tasku pobrać, wykonać jako blok po prostu synchronized, może też to pokażę będzie. I tak to wygląda, że w body na naszego run mamy blok synchronized, o który się jakby pobiera monitor obiektu, który przekazujemy na wejściu w konstruktorze. I jak już wejdziemy w ten blok synchronized, to też jakby usypiamy na tam parę sekund, żeby zablokować jakby ten lock. I jeszcze raz wykonamy. Czyli też widzimy, że jakby pierwszy task się wykonuje w ramach tego tradycyjnego wątku, jest pobrany log, jest zwolniony log, wykonuje się następny task i potem następny, który coś tam printuje. I teraz wykonamy to samo w kontekście wirtualnych wątków. I tu jest mała niespodzianka, bo nasz pierwszy task wykonuje się jakby w kontekście tego pierwszego lekkiego wątku, próbuje pobrać taki log, pobrał go i go zwalnia, ale w tym samym czasie nie zaczął się wykonywać następny task, ani ten jeszcze kolejny, czyli coś jest nie tak i mamy tutaj jakby przykład pierwszego ograniczenia. Spróbuję się na chwilkę wyłączyć presentation mode. Ok, jeszcze sekunda, sobie skopiuję. Tu jest taka flaga, którą można użyć. Ona nam trochę więcej zdradzi, co tam się pod spodem dzieje. Czyli jak sobie podedytuję konfigurację, tu ustawię taką opcję i jeszcze raz uruchomię nasz task i widzimy nagle jakiś stack trace, nie wiadomo skąd. W każdym razie, no, generalnie tutaj mamy taki przykład ograniczenia pierwszego i ono ogólnie tutaj chodzi o to, że w momencie, kiedy nasze zadanie, które wykonujemy w kontekście lekkiego wątku, próbuje pobrać natywny log, natywny monitor, czyli jakby wchodząc, używając jakby słowa synchronized, pobieramy jakby natywny log powiązany z danym obiektem. I problem jest taki, że te jakby tradycyjne, w wirtualnej maszynie zaimplementowane jest to w taki sposób, że te wątki są bezpośrednio skojarzone z tymi monitorami, które otrzymują, dany wątek otrzymuje tak naprawdę wchodząc w sekcję, w critical section, w sekcję w block synchronized. Jest to tymczasowe ograniczenie, no generalnie chodzi o to, że dany wątek jest ownerem monitora skojarzonego z danym obiektem i to jest ten wątek jakby systemu operacyjnego, to nie jest ten lekki wątek i tutaj no i po prostu nie da się, znaczy to jest jakby do zrobienia, to jest tak jak wspomniałem tymczasowe ograniczenie, aczkolwiek jest pewien nakład pracy, pewne modyfikacje, które należy wykonać
w samej wirtualnej maszynie, żeby przenieść ten ownership danego loka z takiego wątku systemu operacyjnego na taki lekki wirtualny wątek. Więc jest to czasowe ograniczenie i można je tak naprawdę rozwiązać w ten sposób, że zastępujemy taki blok synchronized Java util concurrent lockiem po prostu i wtedy jakby tego ograniczenia nie ma, co zresztą chyba widzieliście wcześniej na przykładzie tutaj. Okej, włączę z powrotem presentation mode. Jest przykład z lockiem. I widzimy właśnie, że w przypadku, gdy korzystamy właśnie z Java Util Concurrent Locku, żeby zdefiniować sekcję krytyczną w naszym kodzie, takiego problemu nie ma, ten problem nie występuje. Zresztą zobaczymy jeszcze za chwilę to w tym tomcatowym jakby demo. Tak, czyli jakby tyle, jeśli chodzi o te podstawowe przykłady. Jeszcze na chwilę wrócę do slajdów, żeby zobaczyć, czy jakichś ważnych informacji nie pominąłem. Drugie ograniczenie jest takie, że jeśli na stosie danego wątku systemu operacyjnego jest ramka natywna, czyli korzystamy nie wiem, z JNI-a i z Java wołamy jakąś metodę natywną i ta metoda natywna z powrotem woła jakby do kodu javowego, to powoduje, że mamy natywną ramkę na stosie wątku i to jest ograniczenie, które pozostanie. Bardzo jest niewiele kodu, jakby, którego dotyczy takie ograniczenie, a ono tak naprawdę wynika z tego, że nie do końca wiadomo, jakie, powiedzmy, nie wiem, wskaźniki, co tam jest w tej natywnej ramce, czy tam są jakieś odniesienia do jakiegoś kodu javowego. No, tam może być cokolwiek tak i w tym momencie trudno jest w jakiś sposób taką ramkę zrobić, jakąś introspekcję takiej ramki i stwierdzić, jakby co tam jest i czy tak naprawdę taką ramkę można gdzieś na bok skopiować. I też toczyła się w ramach właśnie listy mailingowej dyskusja na ten temat, czy to ograniczenie kiedyś będzie można znieść. Może zachęcam do poczytania tej dyskusji, to są już naprawdę bardzo niskopoziomowe rzeczy, ale jakby autorzy projektu przeanalizowali masę kodu javowego i no jakby stwierdzili, że to dotyczy naprawdę jakiegoś promila kodu, że to jest jakby ograniczenie niewielkie. Chyba za zastępowanie tego skutkuje błąd, po prostu nie da się złapać kontynuacji. Nawet nie spowoduje błędu, tylko spowoduje to, że ten wątek systemu operacyjnego, czyli ten lekki wątek zostanie jakby na stałe przypięty do wątku systemu operacyjnego, czyli po prostu nie uda się zwolnić wątku systemu operacyjnego, ale błędu nie będzie. Czyli tak jak tutaj mieliśmy też przykład z tym native lockiem, w sumie podobny przykład. Tutaj chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie odpiąć lekkiego wątku od wątku systemu operacyjnego, więc domyślnie implementacja jakby tego wirtualnego wątku powoduje, oni to nazywają, że taki wirtualny wątek jest przypięty do wątku systemu operacyjnego i tak zresztą to widać tutaj, jeszcze raz uruchomię ten przykład. Okej, może trochę zaśmiecają te te stack trace'y debugowe, ale w każdym razie jakby wykonuje się pierwsze zadanie i jakby jest próba wykonania, czyli zyieldowania tej kontynuacji, to widać tutaj dobrze w tym stack trace'ie, tak? Czyli że wykonujemy metodę sleep w klasie thread, więc jest próba zablokowania tego lekkiego wirtualnego wątku, maybe park, jest próba spauzowania tej kontynuacji, z której pod spodem korzysta ten lekki wątek i widać, że ta próba zyieldowania kończy się wywołaniem metody onPint i to oznacza właśnie, że ten nasz wirtualny wątek jest przypięty do wątku systemu operacyjnego i dlatego nie jesteśmy w stanie zwolnić tego wątku, czyli jakby dopóki ten task pierwszy się do końca nie wykona, to ten wątek jest dla nikogo niedostępny, jest zablokowany po prostu tak jak w przypadku tej starej, tradycyjnej operacji sleep. Ale akurat to ograniczenie jesteśmy, to nie jest natywną ramką na stosie,
ale właśnie z blokiem synchronized jesteśmy w stanie wyeliminować, zastępując blok synchronized lokiem z pakietu Java Util Concurrent. Pytanie, bo nie wyłapałem. Jaka jest korzyść tych lepszych bloków nad zwykłymi bloków? Jeśli możemy otworzyć większy ruch na przykład? Tak jest. To jest, znaczy główna korzyść tak naprawdę jest taka, że jak wykonujemy jakieś zadania w kontekście lekkiego wątku i to zadanie się blokuje z jednego z wielu powodów i właśnie tymi powodami może być wykonanie operacji I/O, może być wykonanie operacji sleep, może być próba pobrania loka, który jest teraz posiadany przez inne zadanie, przez inny wątek tak naprawdę. No tych jakby operacji, które mogą spowodować zablokowanie tasków, zadania jakiegoś jest ileś i sama wirtualna maszyna wie o tym, w jakim, czy my wykonujemy nasze zadanie w kontekście tradycyjnego wątku, czy wykonujemy w kontekście wirtualnego wątku. Jeśli wykonujemy w kontekście wirtualnego wątku, to tak jak mówiłem, ten stos, który jest w danym momencie jakby na takim tradycyjnym wątku kernelowym jest kopiowany na stertę javową, czyli po prostu następuje jakby uchwycenie kontekstu tego zadania, czyli jakby całego stanu naszego zadania, skopiowanie tego stanu na bok, tak żebyśmy mogli to zadanie, jak już jakiś warunek, na który czekamy, zostanie spełniony, mogli dalej wykonywać to zadanie. Tak? I to jest jakby główna zaleta i przez to właśnie też, to pokażę zaraz na tym przykładzie z Tomcatem, no, pozwala nam jakby lepiej planować na przykład pojemność systemu, tak? Jak chcemy na przykład, żeby nasza jedna instancja wirtualnej maszyny mogła jednocześnie obsługiwać 50 tysięcy użytkowników, tak? No jest nam dużo jakby łatwiej zaplanować, bo powiedzmy wiemy, że jeden użytkownik to w jednej sekundzie generuje x requestów, tak? To się przekłada na 50 tysięcy użytkowników razy x requestów i wiemy mniej więcej ile i jakiego ruchu możemy się spodziewać i dużo prościej możemy sobie planować pojemność naszego systemu niż w przypadku tradycyjnych wątków, tak? No w przypadku jakby tych tradycyjnych wątków, no w sumie nie ma innego wyjścia, jeśli chce się tworzyć skalowalne aplikacje niż właśnie korzystanie z jakichś asynchronicznych albo reaktywnych frameworków, bo one no, dużo efektywniej pozwalają nam wykorzystać zasoby systemu operacyjnego, którymi dysponujemy. To jest jakby taka główna zaleta. Na chwilę jeszcze wrócę do prezentacji, żeby zobaczyć, czy coś nie pominąłem. O, tutaj jakby właśnie o wsparciu jakby dla tych lekkich wątków, no to widzieliśmy jakby przykład ze sleepem, powoduje jakby blokowanie zadania, nie wątku. To samo jest w przypadku thread join. To, co jest fajne tak naprawdę, to to, że jakby to, że ten projekt jeszcze jest w fazie prototypu, nie oznacza, że pewne funkcjonalności w samej wirtualnej maszynie się nie zmieniają. Na przykład od Java 11 jakby całe stare I/O, Java I/O zostało od nowa zaimplementowane czy zrefaktorowane i jest teraz tak naprawdę nowa implementacja, korzysta z Java N/IO, tak? I to już się wydarzyło i to jest właśnie jeden z kroków przygotowujących na projekt Loom i takich rzeczy w obrębie, pewne zmiany w obrębie wirtualnej maszyny dokonują się już teraz, my nawet nie jesteśmy tego świadomi, a to są zmiany właśnie po to, żeby koniec końców móc wdrożyć wszystkie te zmiany w obrębie projektu Loom, żeby już były przystosowana wirtualna maszyna do obsługi tych nowych wirtualnych wątków. No, też tak jak pokazywałem na przykładzie, jakby w zasadzie wszystkie klasy z pakietu Java Util Concurrent też zostały już dostosowane do pracy z tymi nowymi wątkami. Wszelkie operacje blokujące, które są, mogą być wykonywane właśnie poprzez użycie tych różnych bytów z pakietu Java Util Concurrent, powodują blokowanie się danego tasku, a nie blokowanie wątku systemu operacyjnego. To teraz może jeszcze chwilę na temat tego nowego bytu czy trendu, który się nazywa Structured Concurrency. I w sumie tutaj tak naprawdę może jest duże uproszczenie, ale to się sprowadza do tego, że jeśli mamy sobie jakąś funkcję foo i ta funkcja woła jakąś inną funkcję w kontekście nowego wątku, to jakby idea jest taka, że nie chcemy wyjść z funkcji foo, dopóki wywołanie funkcji bar się nie zakończy.
I tutaj chyba na to mam jakby taki przykładzik prosty, jakby jakie są konsekwencje tego, że jakieś zadanie, które zaczniemy wykonywać w kontekście jakiegoś innego wątku, jakby żyje dłużej niż jakby metoda, która wytriggerowała wykonanie tego zadania, czyli powiedzmy mamy jakąś, próbujemy sobie przeczytać, czy no, tak naprawdę wyprintować zawartość jakiegoś pliku, wydrukować zawartość pliku, tworzymy sobie, czy jakby, tworzymy sobie referencję do file readera, wskazujemy na jakiś konkretny plik i wołamy metodę, która ma wydrukować jakby zawartość tego pliku. Tutaj jest właśnie taki przykład, że ta metoda się wykonuje asynchronicznie i załóżmy, że o tym nie wiemy. No i wykonanie metody się zwraca. My myślimy, że jakby zawartość pliku została wydrukowana, a po czym się okazuje, że tak naprawdę wystartowaliśmy nowy wątek, ta operacja się gdzieś w tle wykonuje dalej, myślimy, że jakby zawartość naszego pliku została już wydrukowana, a tak wcale nie jest. I to jest może taki trochę przejaskrawiony przykład, ale on jakby obrazuje to, w jaki sposób jakby autorzy chcą zmienić, autorzy tej idei Structured Concurrency chcą zmienić w podejście do wielowątkowości, czyli chcemy móc lepiej jakby panować nad zasobami, bo wiadomo, że jakby tworzenie jakichś wykonywania synchronicznych operacji jakichś w tle może, możemy nie być tego świadomi, tak, i mogą być zasoby, które z systemu operacyjnego, które są alokowane do wykonania jakiejś tam operacji i może to prowadzić tak naprawdę do różnego rodzaju błędów. Tak, no, jeśli chodzi o sam projekt Loom i implementację tego pomysłu w ramach projektu Loom, była jedna implementacja, ona wyglądała tak, że został dodany byt, który się nazwał Fiberscope i to był jakby taki kontener na te lekkie wątki, które można było w obrębie tego scope'u tworzyć, czyli najpierw sobie tworzyliśmy taki kontener na te lekkie wątki. Ten kontener, oczywiście ten Fiberscope, implementował interfejs auto-closable, więc można go było spokojnie używać w bloku try with resources. I w ramach, jakby mając ten kontener, ten kontener się używało do tworzenia, schedulowania tych lekkich wątków. I w momencie, kiedy wołaliśmy metodę close na tym kontenerze, no to jakby ten kontener się nie zamykał do momentu, kiedy wszystkie jakby te lekkie wątki zaschedulowane w ramach tego kontenera się nie skończyły. Można też było zamykać ten kontener z jakimiś tam dodatkowymi opcjami, które sugerowały, że ten kontener musi się zamknąć w obrębie jakiegoś czasu, albo jeśli się wykonywanie tych wątków, lekkich wątków nie skończyło, to te wszystkie wątki były jakby z automatu kancelowane. Takie było inicjalne podejście, teraz jest, mimo wszystko to jest w dalszym ciągu prototyp, więc ta stara implementacja została porzucona tak naprawdę. Taki speculated API, jak tutaj widać, jest takie, że zostanie Fiberscope zastąpione bytem ThreadScope i metoda open będzie służyła właśnie do uzyskania takiego kontenera na wątki. Nie wiem, czy ten kontener będzie tylko kontenerem na lekkie wątki, czy też będzie kontenerem być może na zwykłe, tradycyjne wątki. Wydaje mi się, że chyba w docelowej wersji jednak tak będzie, czyli że będzie można sobie schedulować w obrębie takiego kontenera i lekkie, i ciężkie wątki. Jak będziemy taki kontener zamykać, to wszystkie wątki, które zostały w tym kontenerze odpalone, będą po prostu, albo będziemy czekali, aż się wszystkie wykonają do końca, albo będziemy cancelować, albo będziemy czekać. Właśnie są opcje z timeoutami, z jakimiś deadline'ami, więc na pewno docelowo jakby taka funkcjonalność zostanie udostępniona. I tu jeszcze przykład, który w sumie wykorzystywał to stare podejście z tym Fiberscope. Powiedzmy metoda tutaj, która wysyła jakiś newsletter, jakaś tam zaschedulowana, odpala się o 2 w nocy, pobiera sobie listę wszystkich, listę maili użytkowników zasubskrybowanych do danego newslettera i tutaj widzimy, że, okay, może aż tak dobrze nie widzimy, bo teraz na pewno lepiej widać. Mamy blok try with resources, tam sobie tworzymy ten Fiberscope poprzez wywołanie Fiberscope open. I potem dla każdego jednego maila, który mamy w naszej liście subskrybentów, tworzymy lekki wątek, który jest odpowiedzialny za wysyłkę takiego maila. Tak? I wiemy, że
Jak dojdziemy, wywołamy metodę close na tym kontenerze, na tym fiberscope'ie, to jakby tam wywołanie tej metody się nie skończy do momentu, kiedy wszystkie te lekkie wątki wyślą te swoje maile. Taki prosty przykład na końcu jeszcze asercja, że po wyjściu już z tego bloku try żaden z tych wątków nie powinien być alive, tych lekkich wątków. Tak, no i tu w sumie taka krótka instrukcja. Jeśli jakby jesteście zainteresowani tym projektem, co można zrobić, no bardzo często się pojawia pytanie, ten temat, w zasadzie każda większa konferencja Java'owa zawiera jakąś prezentację na temat tych projektu Loom. Zawsze pada pytanie, kiedy ta funkcjonalność będzie dostępna już, że tak powiem, produkcyjnie w Javie. No i odpowiedź jest zawsze, że będzie dostępna, jak będzie gotowa. Ale no też jest plus taki, że ten release cadence javowy się zmienił, że teraz mamy nową wersję co pół roku, więc maksymalnie od momentu, kiedy ta funkcjonalność będzie gotowa, minie pół roku do momentu, w którym jakby my będziemy mogli z tego korzystać już, że tak powiem, produkcyjnie. Osobiście uważam, że jest na co czekać. Sam bardzo się zainteresowałem tym tematem, ponieważ no, w sumie projektowałem przynajmniej dwa duże systemy, gdzie koniec końców musieliśmy używać, korzystać z asynchroniczności, żeby osiągnąć jakby wydajność czy pojemność systemu, którą chcieliśmy osiągnąć. I powiedzmy, to były jeszcze aplikacje jakieś serwletowe i przepięcie z takiego tradycyjnego serwletowego, blokującego podejścia na takie asynchroniczne podejście, no to też była trochę, no i ileś problemów napotkaliśmy, że tak powiem, refakturując ten system. No dlatego jakby mnie coś takiego zainteresowało, zaraz zresztą jeszcze będzie demo, jak to właśnie wygląda w przypadku Tomcata. No uważam, że faktycznie już jak ta funkcjonalność będzie dostępna dla nas wszystkich, będziemy mogli w zasadzie od razu z niej korzystać, bo myślę, że to nie na nas, deweloperach, będzie odpowiedzialność na to, żeby te wszystkie frameworki, z których korzystamy na co dzień, dostosować do tych lekkich wątków. Tych zmian też, jak zaraz zobaczycie, wcale nie będzie aż tak dużo. Czyli jak ta funkcjonalność, projekt Loom zostanie zrealizowany, w zasadzie wydaje mi się, że na dzień dobry po prostu wszystkie benefity związane jakby z tą funkcjonalnością będą dla nas, deweloperów, dostępne. Tak, to jeszcze spróbujmy pokazać właśnie, jak to wygląda w przypadku Tomcatu. Pozwolę sobie przejść do IDE. A, może jeszcze na sekundę. Trochę ten setup się zmienił, ale bardzo w niewielkim stopniu. To jest jakiś taki prosty diagram systemu, gdzie chcemy osiągnąć właśnie jakąś zakładaną przepustowość naszego serwisu. U nas o tyle się to zmieniło. Ten echo serwis to jest ten HTTP bin, który mam tam działający w Dockerze. Tutaj zrezygnowałem już z Discovery serwisu, więc w obecnej wersji tej, której będę wam prezentował, tego Discovery serwisu nie ma. Ale ogólnie idea jest taka, że ten nasz Edge serwis to jest ten serwis, który przyjmuje żądania HTTP od klientów. On potem jakiś woła upstreamowy serwis i odpowiedź od tego serwisu, powiedzmy, że może wrócić od 0 do 3 sekund. Taka, powiedzmy, takie jest założenie, takie jest SLA tam, tego systemu, z którego korzystamy. Jesteśmy jego klientami i my, powiedzmy, mamy założenie, że chcemy móc obsługiwać, powiedzmy, 100 requestów na sekundę. Ten nasz Edge serwis powinien być w stanie tyle requestów obsłużyć. I to jest prosty, tak naprawdę, Spring Bootowy serwis. To, co tutaj robię, że tak to zrobię. Startuję Spring Bootową aplikację tutaj w tej metodzie main i mamy coś, taki komponencik, który pozwala nam customizować Tomcata. I ta nasza customizacja sprowadza się do tego, że ten domyślny konektor, który jest udostępniony przez Tomcata, sobie customizujemy w ten sposób, że ustawiamy dedykowany executor service, czy tak naprawdę executora,
który będzie obsługiwał przychodzące do tego listenera requesty HTTP-owe i tutaj sobie utworzyłem dedykowaną klasę Virtual Thread Executor, która... O, może mi się uda, tak, okej. Okay. Której implementacja jakby wygląda w ten sposób. Ona sobie, no, jakby główne wykonanie danego zadania obsługi żądania jakby wykonuje się w wątku dostarczonym, jakimś wątku tak naprawdę systemu operacyjnego dostarczonym przez tego egzekutora, który oznaczony jest tutaj jako delegate, a sama metoda execute po prostu jakby tworzy nowy lekki wątek i ten lekki wątek obsługuje żądanie, no wykorzystując ten podległy wątek systemu operacyjnego dostarczony przez tego delegata tutaj. I zróbmy sobie małą próbę, jak to wygląda. I są, tak, to jest jakby jedna rzecz, to był ten... Okej, to nie to. Skustomizowany jeden konektor domyślny słuchający na porcie 8080, który korzysta z lekkich wątków do obsługi żądań HTTP. Mamy jeszcze dodatkowy konektor, który korzysta już z tradycyjnych wątków. On słucha na porcie 8081. I tak naprawdę oba te egzekutory, które wykorzystujemy w obu konektorach, jakby mają do dyspozycji dwa wątki systemu operacyjnego, żeby to było lepiej i łatwiej zaprezentować. I też sobie napisałem taki skrypcik prosty, który pozwala nam właśnie jakiś ruch wygenerować. Korzystam z narzędzia do load testingu, które się nazywa Vegeta. Nie wiem, czy mieliście, czy słyszeliście o czymś takim. Mam taki prosty skrypcik, który się nazywa attack. Ma dwie opcje. Możemy sobie atakować albo właśnie endpoint, który wykorzystuje lekkie wątki, albo endpoint, który wykorzystuje nasze tradycyjne wątki i sugerowałbym rozpoczęcie od takich wątków tradycyjnych. Na chwilę wyjdę z presentation modu, żeby sobie odpalić terminal i w tym terminalu odpalić ten skrypcik. O, tu już nawet coś tam testowałem i tutaj ogólnie wygląda to tak, że przez 10 sekund atakujemy nasz endpoint z rate'em, czyli ilością requestów na sekundę równych 10. Każde jedno wysłane żądanie musi odpowiedź na nie wrócić w przeciągu 60 sekund. Tak to w skrócie wygląda. I sobie taki skrypcik odpalam. Tutaj tak naprawdę działa sobie nasz serwis, czyli ta aplikacja Spring Bootowa. I no, przez 10 sekund będziemy czekali, czy atakowali ten endpoint. Mamy każdy request, odpowiedź na ten request musi wrócić w przeciągu 60 sekund. Mamy do dyspozycji dwa wątki systemu operacyjnego, które te requesty obsługują. No, jak wiem, już te 10 sekund na pewno minęło, ale przez to, że tych wątków jest niewiele, każdy wątek jakby no, woła ten upstream serwis i on jakby może zwrócić tą odpowiedź w jakimś tam czasie, więc wiadomo, że jakby tych requestów one spływają jakby ze stałą prędkością do serwisu, zaczynają się kolejkować i stąd jakby trochę dłuższy czas odpowiedzi. Okej, okay, ale jakby mamy taki raporcik, wysłaliśmy w 10 sekund 100 requestów z rate'em 10,10. Wszystkie requesty zwróciły kod odpowiedzi 200 i teraz sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda na jakimś wykresiku. Tu się powinien automatycznie wygenerować. Spróbujemy sobie to w przeglądarce otworzyć. Może powiększymy to jakoś. Czyli widzimy, że jakby jest stały napływ żądań do systemu. Mamy tylko dwa wątki, które obsługują te przychodzące żądania i tak naprawdę poszczególne żądania zaczynają się kolejkować. My wołamy ten upstreamowy serwis, więc ten nasz wątek systemu operacyjnego się blokuje, czekając na odpowiedź tego HTTP bin serwisu.
I tak naprawdę no, w ramach upływu czasu jakby czas odpowiedzi tego naszego systemu się coraz bardziej wydłuża, bo jakby nie ma komu, że tak powiem, przetwarzać tych żądań. To teraz zobaczymy, jak to wygląda w przypadku naszych fibers, bodajże tak jest, lekkich wątków. Czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej? No i chyba dosyć szybko taki raport się nam wygenerował, więc teraz też zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. I widzimy, że jakby jest dużo lepiej. No wiemy, że ten nasz upstreamowy serwis odpowiada od zera do tamtych, w sumie trzech to jest upper limit, czyli tak naprawdę do 2 sekund, tak? Czyli widzimy, że każde żądanie zakończyło się w tym zadanym jakby przedziale czasowym. Nie ma żadnego dodatkowego delayu, jakby no są na bieżąco, wszystkie żądania przychodzące są obsługiwane na bieżąco, tak? I to właśnie no, cała magia polega na tym, że wątek, ten lekki wątek, który obsługuje żądania HTTP, woła sobie jakiś upstreamowy serwis, czeka na odpowiedź. Wirtualna maszyna wie, że to zadanie wykonuje w kontekście lekkiego wątku, więc nie blokuje nam wątku systemu operacyjnego, zwalnia go do puli i dzięki temu ten wątek może rozpocząć wykonywanie obsługi kolejnego żądania HTTP, a w tym czasie tamto zadanie sobie czeka na odpowiedź serwera upstreamowego. Jak ta odpowiedź wróci, no to jakby ten task jest wznawiany i zwraca odpowiedź do klienta. I no tutaj mieliśmy przykład z generowaniem jakby 10 requestów na sekundę. Nie wiem, spróbujmy zwiększyć tą liczbę requestów do tych 100 naszych zakładanych i zobaczymy, czy te dwa wątki jakby nam to wszystko udźwigną. I jeszcze raz zaatakujemy ten endpoint. Bo to jest tylko, tu jest jakby taki case, że jak, okej, no w tym drugim też możemy, ale to już będzie jakby katastrofa tak naprawdę, bo jakby dalej będziemy mieli te dwa wątki, one są zblokowane, tych requestów jakby napływających będzie coraz więcej, ta kolejka, bo tam Tomcat, w zasadzie jakby praktycznie każdy web serwer ma jakąś tam swoją kolejkę, w której kolejkuje te żądania, zanim one są obsłużone, więc ta kolejka będzie rosła i ten czas jakby odpowiedzi jakby poszybuje nawet poza 60 sekund, więc... O dobra, może po prostu odświeżymy to i widzimy, że jakby tych requestów było dużo więcej, ale w dalszym ciągu nie przekraczamy, czas odpowiedzi nie przekracza tej granicy tych 2 sekund tak naprawdę, tak? Czyli w dalszym ciągu mamy dwa wątki systemu operacyjnego, które obsługują nasze żądania, a jesteśmy w stanie obsłużyć dużo większy ruch w naszym aplikacji, w naszym serwisie. Możemy sobie jeszcze spróbować jeszcze bardziej zwiększyć, nie wiem, powiedzmy do 300 requestów na sekundę, zobaczymy, czy udźwigniemy taką ilość, czy nam się nie skraszuje. No czasami mi się jednak ta wirtualna maszyna z jakiegoś powodu kraszuje, zobaczymy, czy tak będzie i tym razem, czy nam się uda jednak obsłużyć te 300 requestów na sekundę w 10 sekund, czyli 3000 żądań. Nie udało się. Crash report i no niestety to się zdarza, to tak jak wspomniałem na początku, to jest jakby jeszcze prototyp, czyli tutaj widzimy, że tylko success ratio jest 11%. No czyli w którymś momencie po prostu jakby cały proces nam umarł, skraszował się. No i mimo wszystko jest to jeszcze prototyp, ale jakby ten rate tych 100 requestów na sekundę spokojnie jakby ten proces udźwignął. To jest jakby taka, myślę, że chyba najlepsze zobrazowanie jakby zalet tego projektu Loom i tego, co on zamierza dostarczyć i tego, czym jest ten lekki wątek. Myślę, że teraz czas na pytania, jeśli jakieś są jeszcze. Jest dużo jeszcze takich mocnych hotspotów, które bardzo i tak wygląda bardzo.
interesująco. Mhm. Możemy się spodziewać w najbliższych wersjach Java, że pisanie alternatywnego kodu Java, tak jak teraz mieliśmy socketa przypisanego, czy jakieś takie duże funkcjonalności, teraz jest szansa, że trafią z mapy standard kod Java'owy? Tak, no to I.O. to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Znaczy to tak naprawdę no jest, wiele rzeczy się dzieje, nie wiem czy jakieś takie większe funkcjonalności. No jakby w każdym release Java są jakieś funkcjonalności, o których my tak naprawdę no w sumie albo nie wiemy, albo się tym nie interesujemy, nie ma to dla nas większego znaczenia, ale to właśnie to się dzieje, można jakby, myślę, że takie pytanie spokojnie zadać na tej liście mailingowej, co już do tej pory zostało zmienione w obrębie wirtualnej maszyny, właśnie takie przygotowawcze kroki do projektu Loom. No na pewno właśnie, tak jak wspomniałeś, to przepisanie tego I.O. w Javie zamiast w kodzie w C, tak, bo to wcześniej było w C zaimplementowane. Tak. Tak, no jeśli korzystacie z Java 11, no to już macie nową implementację. Aha, ale to właśnie, to chyba tak jak wspomniałem, właśnie w Java 11, nie wiem jakby z jaką Javą wy na co dzień pracujecie. Czy ktoś już korzysta z Java 11 tutaj? Okej, okay, super, to sporo naprawdę. W sumie też implikacją dużą tego projektu Loom jest to, że nie wiem czy kojarzycie, ale jakiś czas temu Oracle zaczął pracę nad specyfikacją asynchronicznego sterownika dla baz danych. To się nazywało ADBC albo jakoś tak. I w czasie ostatniej konferencji oraclowej Oracle ogłosił, tamtej Oracle Code One bodajże, ogłosili, że oni jakby zupełnie porzucają tą specyfikację na rzecz tego, co się dzieje w projekcie Loom i że to będzie jakby docelowa implementacja. I nawet chyba ogłosili, że wersja 20 sterownika oraclowego już będzie supportowała te lekkie wątki, mimo że one jeszcze nie są produkcyjnie dostępne, więc na pewno będzie można już z tym poeksperymentować. Tak? No wiemy, że też równolegle jest rozwijana, w sumie nie wiem przez kogo, ale ta specyfikacja tego reaktywnego drivera do baz danych. Tak? I oczywiście tam na liście jeszcze Oracle'a nie ma, no zakładam właśnie, że to wynika z tego głównie, że oni czekają, aż ten projekt zostanie dowieziony i wtedy no wtedy jakby w takim przypadku, no ten przykład, który tutaj pokazałem na demo, no to jest po prostu jakby zawołanie jakiegoś serwisu po HTTP, no to nie jest jakby coś, z czym na co dzień pracujemy. No wołamy jakby, jak pracujemy w architekturze mikroserwisowej, no to wołamy jakieś inne serwisy, no to w ten sposób w jakiś tam to pozwala nam na zabezpieczenie się właśnie w jakiś tam sposób przed wolnymi odpowiedziami jakichś serwisów upstreamowych, no ale jakby taki klasyczny stos to jest raczej aplikacje, które właśnie gadają z jakąś bazą, czy to relacyjną, czy nierelacyjną i tam są te operacje blokujące, tak, które no, które nas jakby ograniczają w jakiś sposób z perspektywy właśnie tych wątków, których używam do tego właśnie, żeby z tymi bazami gadać, tak, więc jeśli to zostanie zrealizowane, to zakładam, że no, też pewnie będzie kwestia przepisania, może w sumie też jedna rzecz, o której nie wspomniałem tutaj tak naprawdę, to jak w pierwszej kolejności sobie zmieniłem tą, znaczy skustomizowałem ten konektor Tomcatowy i uruchomiłem tą aplikację, czy jakby no, puściłem jakiś ruch na ten endpoint, który używa tych lekkich wątków. Nie było żadnej różnicy między tym konektorem jakby z lekkimi wątkami, a tym z tradycyjnymi wątkami. I okazało się, że Tomcat, cała obsługa żądania HTTP w Tomcacie wykonywana jest w bloku synchronized. Więc to, co musiałem zrobić, to wziąłem sobie, zcheckoutowałem kod Tomcata, zastąpiłem to synchronized. Tam też trochę musiałem się nagimnastykować, bo to synchronize jest w jakimś obiekcie, który jest gdzieś tam cache'owany, więc no, nie było to super, super proste, też nie było super trudne i jakby zastąpiłem sobie ten blok synchronized lockiem z pakietu Java util concurrent i no i wtedy zaczęło działać jakby bez problemu, tak, więc zakładam, że większość pewnie sterowników jakichś bazodanowych no, gdzieś ma jeszcze ten kod, gdzie te synchronizy, to są jakieś tam dinozaury, tak? Ten kod istnieje już od lat i
Pewnie trzeba będzie zrobić refaktor, no ale właśnie też to, co Oracle ogłosił, że ta ich jakby nowa wersja sterownika już będzie miała support, więc oni też pewnie na bieżąco starają się przynajmniej swoje sterowniki dostosować. Zakładam, że jak już ten projekt będzie albo nawet w preview stage'u, albo jak już zostanie zreleasowany, nawet zanim to się zadzieje, to zakładam, że już większość vendorów wszystkich frameworków, właśnie takich Tomcatów, Springów i nie wiem, sterowników baz danych, wszystkie te frameworki, które będą mogły skorzystać właśnie na funkcjonalności dostarczonej przez Luma, zostaną no, dużo wcześniej przygotowane. I z naszej perspektywy deweloperów, no, jak my nie utrzymujemy, nie rozwijamy jakichś frameworków, tylko piszemy aplikacje wykorzystujące te frameworki, no to wydaje mi się, że nie będzie jakichś większych zmian potrzebnych do tego, żeby skorzystać z tej funkcjonalności. Będziemy po prostu musieli poczekać, aż autorzy albo osoby utrzymujące te frameworki czy biblioteki po prostu dostosują je do projektu Loom. Mhm. No mnie się wydaje właśnie, że jednak ten trend się przesunie, jeśli jak już ten projekt Loom zostanie zmerdżowany do JDK mainline'u, no to jakby to jest no mimo wszystko dużo atrakcyjniejsze podejście z perspektywy developmentu, tak? Bo no jakby nie było, te reaktywne frameworki mają jakiś swój próg wejścia. I no oczywiście one powstały właśnie jako odpowiedź na to, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać te zasoby systemu operacyjnego, które mamy. I to jakby z perspektywy teraz tego jakby trendu, że wszystko przenosimy do chmury, migrujemy do chmury, ale no jakby nie było, na koniec końców korzystamy z tej infrastruktury w chmurze i na koniec miesiąca dostajemy fakturę, tak? I jeśli naszą aplikację skalujemy na zasadzie jakby no nie jesteśmy w stanie jakby wykorzystać dobrze podległych zasobów systemu operacyjnego, tylko skalujemy horyzontalnie, czyli dodajemy nowe instancje VM, bo potrzebujemy obsłużyć większy ruch, no to się potem koniec końców odbija na rachunku, jak i na fakturze, jak i na koniec miesiąca dostajemy, tak? I dlatego właśnie ten cały ruch reaktywny tak bardzo popularny się stał, no bo to jakby nie było, pozwala nam wykorzystać no bardzo efektywnie, tak, te podległe zasoby. No co się stanie tak naprawdę, no teraz mi jest trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się jednak, że ten trend wróci z powrotem w kierunku takiego tradycyjnego, sekwencyjnego, blokującego się modelu programowania, czyli będziemy mogli jednak odejść. No po prostu jakby sama wirtualna maszyna będzie robiła za nas to, co teraz robią te reaktywne frameworki, tak? I to jest moja prywatna opinia, nie wiem, co się stanie, ciężko mi to przewidzieć, ale wydaje mi się, że też w podobny sposób patrzą na to twórcy tego projektu. Może pokażę jeszcze. Ta klasa Fiber cały czas jest tutaj. I ona wcześniej miała taką metodę adapter to future, czyli jak się tworzyło takiego Fibra, taki wirtualny wątek, to można było ten wirtualny wątek przekonwertować do futura. I to było właśnie jako takie podejście, że mamy jakiś kod, który już powiedzmy zwraca nam futury, a chcemy ten kod wykonywać nie w kontekście tradycyjnych wątków, tylko tych wirtualnych, to można było sobie taki wirtualny wątek przekonwertować do futura i tego futura potem zwrócić. Jakby ten kod cały w dalszym ciągu się wykonywał w kontekście lekkiego wątku, ale no, była taka bridge method wcześniej, teraz chyba została usunięta. No pewnie to w którymś momencie zostanie zaadresowane. Jeszcze tak naprawdę niepewne jest, w jaki sposób my będziemy pracować z tymi lekkimi wątkami, bo teraz tych większość przykładów, które pokazywałem, no niestety trochę, że tak powiem, cofamy się w tym sensie, że my jesteśmy teraz już z tradycyjnymi wątkami, nie pracujemy już w ten sposób, że sobie sami ten wątek tworzymy i nim zarządzamy, wołamy start, czekamy, aż się wykona, tylko korzystamy z tych executor serwisów zwykle,
I jednak tą abstrakcją, z której korzystamy, są taski, które submitujemy. Mamy jakąś pulę wątków i te taski się w tej puli wątków wykonują. No w tym momencie, żeby utworzyć nowy, lekki wątek, no korzystamy jakby z tej dedykowanej jakby fabryki. Możemy sobie stworzyć właśnie za pomocą klasy thread fabrykę, która nam produkuje te lekkie, wirtualne wątki, ale w dalszym ciągu musimy sobie sami nimi zarządzać, czyli wołamy sami metodę start, mając taki wątek, tak? Wczoraj nawet zadawałem na tej liście lumowej pytanie, czy nie planują zmienić. No, pewnie wydaje mi się, że w którymś momencie jednak dodadzą nową, jakąś statyczną metodę w klasie executors, która jakby jest tą, no, ma ileś tych static factory methods, które produkują różne typy executor serwisów. Wydaje mi się, że koniec końców dodadzą metodę, która pozwala jakby submitować taski, które będą, czy utworzyć tak naprawdę executor serwis, który będzie wykonywał zasubmitowane taski w kontekście lekkich wątków. Pewnie, nie wiem, obstawiam, że będzie jeszcze można wyspecyfikować liczbę takich kernelowych wątków, która ma zostać utworzona i no i też idea jest taka jednak właśnie, że zakładam, że będzie można określić liczbę wątków tych systemu operacyjnego, które będą dostępne w tej puli, ale każdy już zasubmitowany task już będzie się wykonywał w nowym wirtualnym wątku. To nie będzie tak, że same wirtualne wątki będą w jakiś sposób cache'owane, czyli po prostu każdy zasubmitowany task to będzie nowy wirtualny wątek i oni jakby, no tutaj już autorzy projektu parę razy wspominali, że idea jest taka, żeby mieć mapowanie jeden do jednego między taskiem i wątkiem, tak, i tym lekkim wątkiem, tak, bo w tym momencie jakby nie ma tej relacji z tymi tradycyjnymi wątkami, czyli my mamy jakąś pulę wątków, submitujemy taski, ale właśnie też tak, takie rzeczy jak thread lokale, tak? Jeśli mamy pulę wątków i te taski wykonywane w tych wątkach korzystają z thread lokali, to mogą sobie ustawić jakąś wartość, jakieś zadanie potrzebuje ustawić jakąś wartość, ale no powinniśmy dbać o to, żeby tą wartość wyczyścić po tym, jak dany task się wykona, tak? No bo jakby szerujemy wątki, i no, zmienne jakby lokalne dla wątków powinny, no, są lokalne dla wątków tak naprawdę, a nie dla tasków, tak? A bardzo często nam chodzi o to, żeby mieć jakieś zmienne, które będą lokalne dla naszego tasku, a niekoniecznie jakby będą przeżywały jakby czas życia samego tasku. I w sumie nawet w tym przykładzie tak naprawdę tutaj mam taki obiekcik, który się nazywa request ID, i który no, ma jakąś tam właśnie thread local, która jest na początku ustawiana jakby dla danego wątku i też jakbym sobie lokalnie jakby ten swój serwis wywoływał. Okej, ten serwis chyba padł, to muszę go z terminalu tutaj wznowić. No, w sumie też myślę, że warto, pokazanie jest. Powinno dosyć szybko wstać i odświeżymy. I coś tam wróciło i tu jest taki atrybut jakby transaction ID, który jest jakby tym thread lokalem ustawianym dla wątku i no oczywiście ten listener 8080 on wykonuje zasubmitowane requesty w kontekście lekkiego wątku i widzimy, że za każdym razem ten transaction ID jest inny, a jak teraz się przepniemy na ten drugi endpoint, który korzysta z tych tradycyjnych wątków, to ten transaction ID będzie mógł przyjmować tak naprawdę dwie wartości, tak? Bo to są jakby te dwa wątki, które są utworzone i widzimy, że tam on się będzie, o, albo jest początek 98, albo 80, tak? I chodzi o to, że ja jakby sam jakby ta wartość thread local jest ustawiana raz, a potem te wątki sobie żyją w tej puli, no i wartość została ustawiona raz i jest skojarzona z wątkiem, a nie z taskiem i potem każdy jakby task wykonywany w kontekście tego wątku już widzi dokładnie tą samą wartość, to nie jest coś, o co nam chodzi tak naprawdę, tak? Chcemy, żeby było tak jak, czyli jakby samo thread local zostało też zmienione, żeby było jakby świadome istnienia tego lekkiego wątku, tak, i to jest jakby dalej wartość skojarzona z wątkiem, na tych wirtualnych wątków, no to jakby mapujemy jeden do jednego z taskiem, więc też, no tutaj pokazuję, że ten przykład, że thread local ustawione dla lekkiego wątku jakby
jest dla tego konkretnego wątku, tak? A nie dla wątku jakiegoś tam kernelowego. Czyli no to już też zostało thread local zrefaktorowane, jest świadomy tych lekkich wątków. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, tak, pewnie. Tak. Nie mam pojęcia, skąd one się wzięły tutaj i w zasadzie i na tej stronie głównej tego projektu, tam to jest tylko wzmianka. Być może to wynika z faktu, że oni tutaj jakby robią jakieś zmiany dotyczące tego Stack Walking API, które już zostało jakiś czas temu udostępnione, no bo wiadomo, że jak my wykonujemy jakieś zadanie nawet w kontekście lekkiego wątku, no to żeby ono było wykonywane, no to ten wątek musi być skojarzony z tym wątkiem OS-owym, czyli jakby ten stos jakby inicjalnie jest na tym wątku OS-owym, tak, i potem musimy też w momencie, kiedy chcemy zatrzymać taką operację, takiego taska, to oni korzystają jakby z tego Stack Walking API, no bo muszą przeanalizować ramka po ramce, co tam jest na tym stosie, właśnie między innymi po to, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś natywnej ramki, i być może jakby tutaj mieli jakiś pomysł, że skoro tutaj będą w tym obszarze jakieś zmiany robili, to może też zaadresują problem właśnie tego tail call elimination, ale no jeszcze nic nie zostało w tym zakresie zrobione i wydaje mi się, że to jednak albo zostanie może dowiezione już po dowiezieniu tej korowej części projektu Loom, bo w sumie to jest tak, jak te projekty OpenJDK-owe się toczą, to też nie jest tak, że znaczy, często jest tak, że te funkcjonalności są w jakichś tam paczkach dowożone, nie wiem, czy śledzicie inne projekty, teraz w sumie dosyć dużo się dzieje tak naprawdę w ekosystemie Java. Są takie projekty jak Valhalla, które ma dowieźć value typesy i to też wszystko, te funkcjonalności są powoli dowożone, też już jest powoli wirtualna maszyna przygotowana i tam ileś prototypów zrobili, ale no to nie jest tak, że to będzie jakby jeden release i nagle jakby te wszystkie zmiany trafią do Java, to po prostu się dzieje jakoś tam inkrementalnie, więc być może będzie tak, że najpierw wejdzie implementacja tych lekkich wątków i jak to już będzie gotowe, no to skupiam się na tym tail call elimination, ale to jest takie moje gdybanie. No tak. No tak, tak, tak. No wiadomo, że wiele osób na to czeka, tak, i ten temat tak naprawdę jest już maglowany od wielu lat, też się pojawia. Jak są jakieś większe konferencje javowe, często są te sesje Ask Java Architects i bardzo często to pytanie pada, więc no, wydaje mi się, że oni są świadomi jakby tego problemu i jego wagi i no, pewnie koniec końców zaadresują go, mam nadzieję, trzymam kciuki. Czy są jakieś problemy z wyświetlaniem stacku tych lekkich wątków? Jeszcze raz? Czy jest jakiś problem w interwencji, na przykład, czy wypadłoby wyświetlanie staków, które są przygotowane później do hipa? Jakby chciało się zdebugować działanie na hipa? Nie, znaczy to sam debugger, no w sumie nawet odpalałem taki debugger. Nie wiem, no powiedzmy, że spróbuję jeszcze raz odpalić, ale jakby no wiadomo, że tak naprawdę te breakpointy, czy wiem, że jeszcze to pewnie w całości z perspektywy toolingu support dla tych lekkich wątków nie został zaadresowany, bo też na jednej z prezentacji autor, czy tam technical lead tego projektu, Ron Pressler, mówił, że no oni planują, żeby można było sobie takich lekkich wątków, żeby je tworzyć w milionach, tak? I teraz jak masz debugger i powiedzmy chcesz pobrać listę miliona wątków, które jakby powiedzmy istnieją w systemie, to chociażby z tego punktu widzenia jest to dużym wyzwaniem, tak? Ale no jakby tak jak teraz korzystasz z idei, no to jakby możesz sobie breakpointy ustawiać, tylko no jakby one są łapane w momencie, kiedy ten lekki wątek jest jakby zamontowany na tym wątku systemu operacyjnego, tak? I chyba jeszcze w sumie może trochę ciekawostka to jest. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda w tym przypadku. Okej, co tu się dzieje? Dobra, coś się zepsuło. To
to może wrócimy tutaj do idei. Chcę tylko pokazać, jak ten stack trace wygląda. To może sobie... Kurczę, nie. Tutaj tego nie widać, ale raz jak z jakiegoś powodu coś próbowałem, jakiś stack trace złapać, to był przypadek, gdzie dany wątek, który wystartowałem, kurde, jak to wyglądało, znaczy generalnie widziałem stack trace nie tylko danego mojego taska, ale jakby taska asynchronicznego. Kurczę, nie, może mi się uda pokazać, może to chyba bardziej chodziło o odparkowywanie wątków, czyli miałem taki przykład, że widoczny był stos wątku, który został zaparkowany, czy tam taska, który został zaparkowany, oraz stos tego wątku, który powodował odblokowanie tego tasku, czyli jakby można było sobie prześledzić. Mieliśmy informację nie tylko o tym, o stosie, który stos tasku jakby sprzed zablokowania tego tasku i stos, że tak powiem, wątku, który powodował wznowienie tego tasku. Nie wiem, czy mi się teraz uda to zrobić, bo może jak na metodzie Fiber Unpark to zrobię sekunda. Okej. No. Okej, nie wiem, gdzieś tu sobie ustawię breakpointa i oczywiście to... To sobie wywalę. I co, spróbuję. Okej, może tego yielda tutaj usunę. O, i okej, dobra, to jest to, o czym mówiłem. Opis tak i spróbujemy tekst i sobie skopiować, czyli mam tutaj coś takiego jak właśnie stos wątku, który mi odparkowywuje mojego taska, ale też mam coś takiego jak async stack trace i to jest jakby stos mojego taska, który został wcześniej zablokowany. O, sorry, że nie mówię przez mikrofon. Czyli jakby ten support, jeśli chodzi właśnie o wszelkie jakieś narzędzia, właśnie takie w stylu właśnie debugowanie, no jakby coś tam się cały czas dzieje, no nie jest to jeszcze na pewnie tym końcowym etapie, ale no już teraz jakby takie podstawowe operacje debuggingowe no można sobie w IntelliJ wykonywać i też sporo można się dowiedzieć w ten sposób, bo o tym, jak te lekkie wątki zostały zaimplementowane. Wrzucę go na GitHuba, nie wiem, być może za pomocą organizatorów, bo też no, waszych wszystkich maili nie mam, ale... Wrzucimy na GitHub, aha. Super. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania? Nie. Mam nadzieję, że was nie zamęczyłem, nie uśpiłem i że chociaż trochę interesujące to było. No dobra, to w takim razie bardzo wam dziękuję.